Nakręcimy jeszcze bardzo interesującą końcówkę, Pomorskie, Wielkopolska. Proszę Państwa, 2 minuty 35 sekund do końca. Rzuty wolne wykonuje Wiktor Sertą, a Pomorskie przegrywa w tej chwili 7 punktami. Tam dwa razy na skuteczni. 51-44. Waraczyński. Zapierzyński. Dwie minuty do końca i 7 punktów do odrobienia. Pomorskie, Helenia. Ale tu na centra zagrał. Waraczyński faulował Młyńskiego. Spójrz na wynik, popatrz na tablicę i pomyśl o co gramy. Takie słowa pana Dunińskiego, bardzo trafne. Spójrz na wynik, spójrz na czas, pomyśl o co gramy. I znowu rzuty wolne, i znowu Wiktor Sewioł. A do końca 2 minuty. No teraz trafił, 51-45. Młyński zebrał. I teraz Sewioł zebrał. No tutaj postarali się Młyński Sewiołem. 4 punktami. 4 punktami prowadzi zespół Wielkopolski. Robert Soperzyński. Podkarpacia, witam Cię, Kacper Majka. Wczoraj się nie udało. Jak tam po wczorajszym dniu, nocy? Kolejne zwycięstwo. Będzie teraz w końcu zwycięstwo. Nie będzie łatwo. Ale wiecie, że gracie z Dolnośląskim, to jest silna kadra. Mistrzowie U14 w dwóch kategoriach. Wy też? Ale mistrzowie Podkarpacia. Gimbasket Przemyśl. Większość zawodników. Ej, Topek. Dacie radę? A jest jakiś tutaj nowy? Grałeś wczoraj coś? Może byś chciał pozdrowić swoich młodszych kolegów? Ja miałem nie grać? Pozdrawiam Kolona. To jest? Taki fajny ziomek. Zawsze czopor wesoły, uśmiechnięty. Kogo ci tu brakuje? Chyba dziewczyn z Sosnowca, nie? Nie. Nie? A kogo? Nie, nikogo. Myślisz, dają radę wygrać to? Trzeba dziecko wychodzić, popatrz. Dziecko wychodzić, popatrz. Czekaj, makijaż. Już, teraz możesz wygrać. 55 sekund do końca. 8 punktów przewagi. Frąckowiak, 2 ważne kosze w tej końcówce.
za 3 rzucił Leszczyński. 47 50-55. Przechwyt. Ale teraz dał straty. Chojnacki. I znowu trójka. Timeout. 57-53. Widzieliście Państwo tą końcówkę. Ja może jeszcze zrobię jeden filmik. Na razie tyle.